antena do odbioru telewizji naziemnej DVB-T, nazywana inaczej HDTV antena. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Pokażę Wam, jak zrobić prostą antenę do telewizji naziemnej. Temat anten jest bardzo rozległy. Powiem, jak zrobić antenę. Musiałbym w sumie stworzyć osobną playlistę i zacząć od najprostszej anteny dipolowej. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taką antenę praktycznie. A nie będę tłumaczył kompleksowo, jak ona działa. Niemniej jednak powiem kilka rzeczy, które są najważniejsze, żeby taką antenę zbudować. Mieszkam mniej więcej 40 km od nadajnika w Sieremie i muszę mieć dobry odbiór u siebie w domu. Stąd pomysł na ten odcinek. Będę budował antenę, tak zwaną antenę siatkową, ale to jest zła nazwa na tą antenę. Siatka z tyłu pełni tylko rolę takiego reflektora. Prawdziwa nazwa to, teraz się uśmiejecie, szyk anten ścianowych z reflektorem. Antena jest zaprojektowana na częstotliwość 522 MHz. Jest to MUX trzeci ze Śremu, inaczej mówiąc kanał 27. Antena jest jednak szerokopasmowa i spokojnie odbiera wszystkie kanały, które mam dostępne ze Śremu. Podam Wam wymiary całej anteny w tak zwanych długościach lambda, czyli w długościach fali, żeby każdy z Was mógł wyliczyć sobie antenę do swoich potrzeb. Ci, którzy odbierają w Wielkopolsce Śrem, mają to z głowy. Nie muszą tego liczyć, wystarczy, że po prostu odpiszą ode mnie wymiary. Ale żeby każdy z Was mógł sobie zaprojektować antenę, to muszę wprowadzić pewne pojęcia. Jeden krótki wzorek, niczym się nie przejmujcie, który za każdym razem w teorii anten będzie wykorzystywany. To jest taki podstawowy wzór. No to weźmy się za to zagadnienie. Mamy częstotliwość MUX-a trzeciego, czyli wiemy, że Śrem na MUX-ie trzecim nadaje na częstotliwości 522 MHz. Te informacje możesz znaleźć w internecie. MUX 3 równa się 522 MHz. Musimy ją przeliczyć na długość fali w metrach. Żeby to zrobić, to mamy najprostszy wzór, jaki pamiętamy jeszcze ze szkoły. Lambda mamy w metrach, czyli długość fali. C to jest prędkość światła. I to jest 300 tysięcy km na sekundę. A F to częstotliwość naszego MUX-a. W naszym przypadku 522 MHz. Aby łatwo przeliczać częstotliwości, długości fali, jeżeli mamy długości w metrach, to możemy zamiast 300 tysięcy tam pisać do i dużo zer, to możemy zrobić prędkość światła, czyli 300, podzielić przez częstotliwość 522 w megahercach. Bo jeżeli będzie inna jednostka niż megahertz, no to wtedy trzeba inaczej te zera przeliczać. Dla naszego liczenia, dla systemów telewizyjnych, zawsze podzielimy sobie te 300 przez 522. W moim przypadku wyszło 57 cm, czyli 0,57 m. Długość fali, lambda. W Twoim przypadku może być inaczej, ponieważ masz inną częstotliwość, którą podstawiasz do wzoru. Zawsze to sprawdź. Ta antena musi być dopasowana do tej częstotliwości, którą chcemy odbierać. Dlatego ten wzór łączy jakby długość fali, tak, z częstotliwością. Teraz wystarczy tylko do rysunku anteny zamiast lambda podstawić długości w metrach, czy tam u nas w centymetrach, by było prościej. Czyli jeżeli mamy lambda, to wiemy, że trzeba mieć długość 57 cm. Jeżeli mamy pół lambda, czyli 1/2 lambda, 28,7 cm. 1/4 lambda w moim przypadku to jest 14,3 cm. Odpowiednie długości podstawiamy do naszego rysunku i wiemy, jak przyciąć, czy jak skonstruować tę antenę. Dużo poradników na YouTube albo w innych kanałach mówi, jak zrobić taką antenę, ale nie mówi, jak ją wyliczyć, jak ją dopasować do danej częstotliwości stacji
Ja tutaj postaram się sprzedać chociaż podstawowe informacje, jak ta antena działa. Dlatego mój poradnik troszeczkę różni się od innych. Jak widać, ta antena składa się z czterech elementów typu V ułożonych poziomo. Ta literka V ugięta jest pod kątem 40 stopni, a długość tego boku tej literki V to jest 1/2 lambda. Ja to ugiąłem z drutu naciągowego od ogrodzenia. Możesz użyć również prętów aluminiowych. Dwa elementy typu V, czyli ten układ poziomy, tworzą tak zwaną jednostkę dipolową, czyli taki dipol. My zrobimy antenę z dwóch jednostek dipolowych. Każdy dipol to dipol całofalowy, no bo 1/2 plus 1/2 to daje cały dipol. Czasami mówi się, że to jest tak zwany dipol motylkowy, bo to przypomina po prostu ten układ tych dwóch V, po prostu motyla. Rozszerzenie o 40 stopni tych jednostek jest po to, żeby powiększyć działanie tej anteny, czyli żeby ona była bardziej szerokopasmowa. Jest to modyfikacja anteny motylkowej, można powiedzieć. Jeżeli zamiast prętów użyjesz trójkątów z blachy, to na pewno poprawisz szerokopasmowość anteny, czyli będziesz mógł odbierać na jednej antenie więcej stacji. Teraz zajmiemy się reflektorem, czyli tą siatką z tyłu. Ja użyłem siatki ogrodzeniowej od kurczaków. Można ją kupić w każdym żelaznym sklepie i jest piękna, bo jest ocynkowana, więc nie będzie rdzewieć. Można użyć też również blachy jako konstrukcji tego reflektora, czyli takiego lusterka, które nam będzie odbijać ten sygnał do tych jednostek dipolowych. Niemniej jednak taka blacha przy dużej konstrukcji może stanowić rodzaj żagla, więc warto zastosować taką ażurową konstrukcję, żeby wiatr mógł przez to po prostu przelecieć. Stosując siatkę, musimy pamiętać tylko o jednej rzeczy, żeby te oczka tej siatki nie były większe od 1/10 lambda. Wtedy siatka będzie się zachowywać jak lita blacha, nie będzie skutecznie odbijać fale radiowe. Pamiętajcie o tej wartości 1/10 lambda dla oczka siatki. Zamiast siatki albo blachy można też użyć dużą ilość prętów przymocowanych poziomo jeden pod drugim, też odległości 1/10. Wydaje mi się, że siatka jest najlepszym rozwiązaniem. Ja moją siatkę rozpiąłem na trzech takich prętach gwintowanych, budowlanych i zamocowałem drutem wiązałkowym, przykręcając po prostu tą siatkę do tych drutów. Całą konstrukcję ramy wykonałem z drewna. Może być to deska, ja tu użyłem jętrzki, bo akurat takie coś miałem. Nawierciłem odpowiednie otwory, przykręciłem wkręty i to dało mi taką ramę anteny, która jest bardzo stabilna i bardzo mocna. Przewód antenowy, czyli przewód koncentryczny, musi być odpowiednio podłączony do naszej anteny. Musimy użyć tak zwanego symetryzatora. Zadaniem symetryzatora jest dopasowanie impedancji 75 ohmów kabla koncentrycznego do impedancji anteny. Ona jest około 300 ohmów, czyli 4 razy większa. Jeżeli chodzi o symetryzator, to mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to możemy kupić gotowy symetryzator w sklepie RTV, albo możemy go zrobić samemu. Jeżeli będziesz projektował antenę na niskie częstotliwości, użyjmy symetryzatora ferytowego. Te fabryczne są bardzo dobre. Na wyższych częstotliwościach ten feryt już nie jest taki dobry i tutaj sprawdza się moja metoda, czyli zrobienie z kawałka przewodu własnego symetryzatora. Wystarczy odpowiednio podłączyć przewód antenowy. Ja układ podłączenia pokazałem Wam na planszy. Długość odcinka musi być długości równej 1/2 lambda plus taki współczynnik skrócenia, bo fala radiowa wolniej rozchodzi się w przewodzie niż w powietrzu.
niż w próżni. Dlatego trzeba to uwzględnić. Przeważnie współczynnik skrócenia to jest 0,78. Czasami dochodzi do 0,85. To wszystko masz w karcie katalogowej, jak kupujesz ten przewód. Wystarczy przeliczyć, że 1/2 lambda razy współczynnik skrócenia oznaczony literą K, czyli w moim przypadku 28,8 cm razy współczynnik skrócenia dla mojego kabla wynosi 0,78, to długość tego przewodziku u mnie będzie do symetryzatora 22,46 cm. Przycinamy nasz koncentryk na tą odległość i łączymy tak jak na rysunku. Symetryzator mamy gotowy. U mnie największym problemem to zawsze mechanika. Ja wykorzystałem tutaj już gotowy element, żeby te połączenia zrobić. Wykorzystałem stary, popsuty sprzęgacz TV. Usunąłem w środku wnętrzności i polutowałem odpowiednie gniazdka. Dało to takie mocne mocowanie, odporne na warunki atmosferyczne. Teraz tylko zostało podłączenie przewodów do naszych dipoli typu V, do tych jednostek dipolowych. Tutaj użyłem zwykłego przewodu elektrycznego, takiej linki, ale koniecznie ona musi być przycięta na długość 1/4 lambda. Odpowiednie podłączenie tych przewodów fazuje nasze dipole. Nie mogą się one przeplatać ani krzyżować, ponieważ to wszystko ma wpływ na działanie naszej anteny i czasami niektóre sygnały mogą się po prostu znosić. Na koniec zobacz jeszcze moją symulację, którą wykonałem w NEC-u, projektując tam antenę. NEC to jest taki program do projektowania anten, który wykonuje dużo obliczeń matematycznych i potrafi te wykresy zysków anteny zrobić. Antena jest bardzo dobra, prosta w konstrukcji. Może to brzmiało tutaj bardzo skomplikowanie, bo rzeczywiście tych układów antenowych było dosyć. Symetryzator, jednostka dipolowa, jakiś program NEC i tak dalej. Lambda, współczynnik skrócenia. Oczywiście to są rzeczy, które są stosowane w technice antenowej i tego trzeba się nauczyć, ale do wykonania takiej anteny wystarczy, że prześledziłeś ten odcinek. Zachęcam do budowy takiej anteny. Praktycznie za każdym razem z dosyć dobrym zyskiem ta antena działa. Jeżeli będzie zainteresowanie w sprawie tej anteny, to rozbuduję tą antenę o kolejne elementy, tak żeby ona była mocniejsza, czyli miała większy zysk, albo była bardziej szerokopasmowa. Istnieje dużo modyfikacji tej anteny. Podsumujmy na koniec tak technicznie. Antena ma zasięg 50 km. Na tyle mi się udało sprawdzić. Ma zysk około 10 dB. Jest prosta w wykonaniu. Jeżeli boisz się robić symetryzator, równie dobrze działa to z fabrycznymi symetryzatorami. One nie są drogie, można za parę złotych, 10-12 zł kupić taki symetryzator. Trzeba patrzeć tylko, żeby był w zakresie naszych częstotliwości. Myślę, że po wykonaniu takiej anteny samodzielnie i jak zobaczysz obraz telewizyjny, będziesz bardzo zadowolony.